Założyłem małe koła do Raptora. Siemano, dzisiaj robota mnie czeka, muszę w kładzie wymienić koła. Założę mniejszy profil w swapie. Mniejszy profil i co? I trening guma. Wypadł do sklepu i trochę potrenuję. Zobaczymy, jak to będzie mi wychodziło na tych małych kółkach. Na dużych fajnie po prostu podrywanie na koło, ale fachowcy mówią, że lepiej jak jest średnica taka, jaka powinna być. No i w ogóle no, to będzie taki teraz miejski, street. A jak? Tylko teraz czy klucz mam dobrze naładowany, tego to nie wiem. Klucz, koła, bateria, bateria, żeby tu była. Klucz do dokręcania. No pozdrawiam Witkę, nie? Ona na co dzień pracuje takim kluczem. Nie no, jest petarda. Ty bierz się, ja raz do roboty. Przyniosę koła i porównam do tych wysokich. Zobaczymy. Zobaczycie, jaka jest różnica. W tej chwili on stoi wysoko na tej. Zobaczcie, jaka jest różnica między... Kurde, no jest kosmos, nie? Bym powiedział, że nawet to jest około 10 cm. Poszło. Co tu było robione? Co tu się działo? Tego nie było. Jeden taki kapsel zgubiłem, odpadł mi. Tu jeszcze jest podświetlenie, kurde, fajnie. Podświetla mi po prostu, co robię. No i w sumie ta bateria też trzyma, ta duża. Tych małych to nie polecam, ale te duże to jak najbardziej. Powiem wam, że to jest bardzo przydatne narzędzie, jeżeli ktoś ma kłada i wiecie, tak cztery koła odkręcać, to jest lepiej z takim kluczem, nie od razu, no po prostu to szybko idzie. Szybko idzie i sprawnie, a jeszcze bez tego kabla to jest rywela po prostu. Zaczął deszcz padać, nie wiem czy wyjadę. Strona gotowa, zaraz idę na drugą, ale poszedł na bok, o kurde, powiem wam. Zawsze na końcu ręcznie dokręcam. Dobra, nasmaruję łańcuch. Odpalenie. Jazda. Ładnie stoi, nie? Tył poszedł na dół. Na pewno po mieście się będzie lepiej na tych kołach jeździło. Te wysokie no czuć było, nie? Czy tam w zakrętach, na skrzyżowaniu, czy na rondzie. Za wysoko po prostu stał. No i oczywiście jak mam wyjechać, deszcz pada. Ale to nic, jadę. Bruda. Na szybko ostatnio myłem. Był mróz. Także nie ma głupawki. Bo zaraz obróci. Już mnie nie raz obróciło na rondzie. O, bokiem leci. Coś pięknego na tych małych kołach. Na tych dużych to by się nie udało. No i teraz moje marzenie, bo mówiłem, że już nie mam marzeń, tak? Ostatnio. Ale jednak mam marzenie. Chciałbym Yamaha Banshee
150 w Głuszowie do jazdy właśnie szosowej. Na szosowych to w Polsce no, nie ma, są bez homologacji. Poszukam po prostu w Niemczech. Jak tylko tam pojadę, zaraz zacznę szukać. No i warunek, muszę sprzedać tego białego układa. I bokiem, panie, i bokiem. No i tak on stoi teraz. No, fajnie mierzą te koła. Lepiej, o wiele lepiej. Rapi. Nie no, przejechałbym się coś polatać na kole, ale to wszystko mokre, ślizgie. Ciekawe, czy te opony się coś zagrzały. Gdzie tam? Zimne. A, i wiecie co? Tutaj to siedzisko, jak kiedyś sobie robiłem, nie? To zrobiłem tutaj specjalnie taką wypustkę, ale nie wiem, czy to dobrze zrobiłem, bo przy jeździe na stojąco i trzymając tutaj nogę, to trochę przeszkadza. Ale przy jeździe na siedząco, no to zapiera, to trzyma, dobrze trzyma. Założyłem małe koła do Raptora. Trochę osuszyło, ale jest tak słabo. Powiem, że jak odebrałem go z tego swapa, z tym silnikiem, to po prostu no, poczułem w nim po prostu takiego ścigacza. Tylko wyjechałem na miasto, na ulicę, to niesamowite to są odczucia. Teren to nie, to niepotrzebna jest taka moc. No chyba, że na biały but tylko. Siema! Znowu dupa boczkiem poszła. No także teraz na ulicach po zimie, no to jest pełno tego piachu, brudu, syfu. Widać tutaj sam piach na poboczu i to chodzi na ulicę. No i jest nieprzyczepnie. Znowu boczek. Co tutaj pokazujesz? Zimno się wstąpi.
wentylator osobno załączony na lato. Stopni i temperatura silnika oleju odpowiednia, ale to spalanie 9 grubo i to w ogóle bez żegowania. Kiedy ja tam udałem dupę, nie wiem, nie pamiętam. Średnie spalanie 9. Ten licznik pokazuje ten jazdę ekonomiczną. A mówią, że spalanie tego silnika jest mniejsze, może w motocyklu, ale... Ale w kładzie to nie, nie sprawdza się. Myślałem, że koło 7 pali. Chciałbyście przejechać, nie? O, następny motocyklista. Super, cieszę się. Siema. No to ten sam. Chyba dociera sprzęta po remoncie. Ten sam. Czyli jeździmy we dwóch. Bączka można było. Gdzie to jest jakiś plac, kurde? Dawać mi to plac. Gdzie tu coś jest? O, policja. O, losie. To tu bączka to raczej nie zrobię. Ale tam dalej trochę. Na przystanku. O, widzieliście tutaj eko? O, widzicie, tak jakbym jechał sobie czwóreczką 40, mam ekonomiczną jazdę. No fajne te uślizgi tu wychodzą na tych kołach, jestem bardzo zadowolony. Się będzie działo. Jeszcze tylko, żeby na koło dobrze stawał.